Dzban. Młodzieżowe słowo roku 2018. W mowie potocznej najprościej oznacza głupka lub kogoś, kto zrobił coś głupiego. Kilka dni temu zapytałem was, kto według was zasługuje na miano największego dzbana miesiąca, a wy oddaliście ponad 40 tysięcy głosów na swoich faworytów. Czas na ogłoszenie wyników. Zapraszam was na zestawienie 10 największych dzbanów miesiąca. 10 największych dzbanów miesiąca. Miejsce 10. Pierwsze inauguracyjne zestawienie 10 największych dzbanów miesiąca otwiera 24-letni pracownik jednego z banków w Sopocie, który w ciągu 3 tygodni od zatrudnienia na stanowisku kasjera wykradł z sejfu prawie 400 tysięcy złotych, aby następnie wszystko stracić, obstawiając mecze u bukmachera. Na 24-latka z Gdańska zagłosowało 32,9% z was. Za przywłaszczenie powierzonej mu gotówki w tak dużej kwocie grozi mu nawet do 10 lat. Miejsce 9. Dziewiąte miejsce z wynikiem 33,7% waszych głosów zdobywa właściciel pojazdu w Łodzi, który nie przeparkował go na czas z miejsca, gdzie planowane było wylewanie betonu, więc ekipa budowlana zmuszona była wylać beton wokół niego. Zabetonowane na ulicy Legionów auto szybko stało się lokalną atrakcją i zyskało rozgłos na całą Polskę. Według rzecznika prasowego prezydenta Łodzi, właściciel samochodu miał obiecywać wykonawcy, że przeparkuje auto, ale tego nie zrobił. Na następny dzień próbował zlecić zabranie swojego samochodu pomocy drogowej, ale laweta nie mogła wjechać na beton, bo był jeszcze świeży. Ostatecznie właściciel auta odjechał sam pod osłoną nocy, zostawiając po sobie wyżłobienia kół i odciski butów. Miejsce 8. Na zdobywcę 8. miejsca zagłosowało 34,9% z was. Został nim rodzic pewnego czwartoklasisty, którego otrzymany w ramach rządowego programu laptop z rzucającym się w oczy wygrawerowanym godłem postanowił zastawić w lombardzie. Mimo że według ustawy laptopa takiego nie można nawet nikomu pożyczać przez 5 lat od wydania, a co dopiero sprzedawać w lombardzie. Tutaj od razu małe sprostowanie, bo choć zdjęcie pierwotnie udostępnił profil Spotted Koszalin, tak naprawdę zostało ono wykonane w Grodzisku Wielkopolskim. Grodziski Lombard wystawił go nawet na swojej stronie internetowej, po czym szybko skasował, ale że w internecie nic nie ginie, możemy dowiedzieć się między nimi, że laptop został wystawiony jako nowy powystawowy. Zwróćcie też uwagę, jak prawdopodobnie celowo orzełek nie został ujęty na miniaturce. Miejsce 7. 35,1% z was uznało, że na miejsce w zestawieniu największych dzbanów miesiąca zasługuje 22-latek z Gdyni, który musząc opuścić pociąg ze Świdwina, gdyż nie miał biletu, postanowił ukraść stojący przy dworcu autobus i to nim dojechać do domu. Incydent miał miejsce w Lęborku, jednak złodziej autobusu został skontrolowany dopiero przez patrol gdyńskiej drogówki. Wtedy też okazało się, że 22-latek nie posiada prawa jazdy i że to nie pierwszy raz, kiedy ukradł duży pojazd. Kilka dni wcześniej miał włamać się do Scanii, ale zrezygnował, kiedy ciężarówka ugrzęzła w błocie. Miejsce 6. Miejsce 6 z wynikiem 35,5% zdobywa myśliwy ze Szczecina, który ze wszystkich rzeczy, które mógł pomylić z dzikiem, wybrał akurat polskiego żołnierza, po czym próbował uciec z miejsca zdarzenia. Pechowcem okazał się 21-letni szeregowy z 12 Brygady Zmechanizowanej, odbywający właśnie ćwiczenia na terenie poligonu Krzekowo. Podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci, nieudzielenie pomocy i kłusowstwo. Miejsce 5. Przechodzimy do miejsca 5, które z wynikiem już o niemal 10 punktów procentowych wyższym od poprzednika zdobywa proboszcz z parafii świętej Marii Magdaleny w Garczegorzu pod Lęborkiem, który na pogrzeb noworodka przyszedł nie tylko spóźniony, ale i pijany. Ksiądz jest w pracy, tak czy nie? Nie, ale nie. Ksiądz nie jest w pracy? No ale dlaczego? Po przyjeździe swoje spóźnienie próbował usprawiedliwić słowami, że aniołek śpi, to on też spał. Według rodziny duchowny ledwo stał na nogach, mylił słowa, bełkotał, mylił pieśni. Policję wezwano jednak dopiero po ceremonii. Po przebadaniu księdza alkomatem wyszło 1,5 promila. Wyszło również, że już w zeszłym roku proboszcz z powodu prowadzenia auta pod wpływem stracił prawo jazdy. Konsekwencje? Policja ukarała go mandatem w wysokości 500 zł. Z kolei kuria obiecała wezwać księdza na rozmowę. Miejsce 4. Na miejscu 4 z wynikiem 45% uplasował się, niespodzianka, kolejny ksiądz. A dokładniej ksiądz katecheta z jednej ze szkół podstawowych w Gorlicach, który straszył swoich uczniów piekłem i diabelską zemstą za zabawę i zbieranie cukierków podczas Halloween, z kolei uczennice w przyszłości oraz w halloweenową noc. Sprawa wyszła dopiero w listopadzie za sprawą skargi jednego z rodziców. Miejsce 3. Laureaci pierwszych 3 miejsc od początku szli łeb w łeb. Co do wszystkich 3, że zasługują na tytuł największych dzbanów, zgodnych było ponad 50% głosujących. Ale do rzeczy, zaszczytny tytuł drugiego wicedzbana listopad Anno Domini 2023 głosami publiczności z wynikiem 50,4% otrzymuje 18-letni pato streamer Kawik. Dla dobra zasięgów tego filmu i waszego zdrowia psychicznego nie będę się tu rozwodził, co dokładnie Kawik zrobił. Wystarczy, że jego rodzice się rozwiedli.
co według wielu w znacznym stopniu przyczyniło się do tego, kim dzisiaj jest. Kapiak to zwykły, zagubiony, niedopilnowany dzieciak, który wkroczył w dorosłość, wzorując się na postaciach z internetu. Matka rozstała się z ojcem i zamieszkała z innym, od tamtej pory nie ma kontaktu z synem. U Kapiaka widzę wszystkie objawy braku rodzicielskiego zainteresowania. Chłopak próbuje zwrócić na siebie uwagę rodziców i otoczenia. Obecnie Kapiak spoczywa w areszcie śledczym w Katowicach, gdzie został bardzo ciepło przywitany. I gdzie spędzi najbliższe święta. Można powiedzieć, że jego życiowa podróż skończyła się wraz z podróżą Flixbusem ze słonecznej Malediwy. Idę o zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Miejsce drugie. Nagroda pierwszego wicedzbana miesiąca, na którego zagłosowało aż 53% z Was, trafia do 18-letniego mieszkańca Piekar Śląskich, który najpierw bez powodu zaczął obrażać tarnowskich policjantów, później opuścił jednego z nich podczas zatrzymania, aż w końcu, kiedy znalazł się już na komendzie i chyba zrozumiał, co go czeka, postanowił przekupić policjantów, oferując im 20 złotych łapówki. Policjanci kilka razy informowali go, że w ten sposób popełnia kolejne przestępstwo, ale to najwyraźniej nie zrażało 18-latka, bo nadal oferował im 20 zł. Piekarzanin usłyszał łącznie 3 zarzuty i otrzymał dozór policyjny, ale przynajmniej zachował 20 zł. Miejsce pierwsze. Wielkim zwycięzcą dzisiejszego zestawienia z wynikiem aż 53,2% Waszych głosów zostaje Mateusz Morawiecki za powołanie wbrew wszystkim rządu na zaledwie 2 tygodnie i udawanie, że to na poważnie. Że wyborów wcale nie wygrała opozycja, uzyskując parlamentarną większość i że od początku nie zapewnia, że nie udzieli rządowi PiS wotum zaufania. Wybrani przez Morawieckiego ministrowie do 11 grudnia zdążą zrobić tyle, co najwyżej odebrać obrzydliwie wysokie odprawy. Jak wyliczył portal Money.pl, już same odprawy nowego, chwilowego rządu Morawieckiego mogą wynieść polskich podatników od 280 tysięcy złotych do nawet niemal 1,5 miliona złotych. Okej, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców i uczestników. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć!